W tym sezonie przed świątek jeszcze dwa starty, w Tafinals i Biljeżan Kingcup. Pierwszy z nich startuje już w sobotę, a Polka nie tylko będzie w nim bronić tytułu, ale może też odebrać Arynie Sabalence pierwsze miejsce w rankingu. Kiedy może dojść do ich bezpośredniego pojedynku? Nieprędko. Ostatnie tygodnie sezonu nie są spokojne dla Igi Świątek. Polka po odpadnięciu w ćwierćfinale US Open zdecydowała się na najdłuższą przerwę od lat. W międzyczasie poinformowała, że jej współpraca z trenerem Tomaszem Wiktorowskim dobiegła końca, a po kilku tygodniach obwieściła światu, że nowym szkoleniowcem będzie Belgwin Wisset, który w przeszłości prowadził wiele świetnych tenisistek, z którymi zdobył 6 tytułów wielkoszlemowych. Dalszy ciąg materiału pod wideo po wtorkowym losowaniu grup. Wiemy już, że Świątek zmierzy się z Coco Gauff, Jessicą Pegulą i Barborą Krejcikową, a Aryna Sabalenka powalczy z Jasminę Paolini, Jeleną Rybakiną i Kim Wenshang. Dwie najlepsze tenisistki obu grup awansują do półfinałów metodą na krzyż. Najlepsza tenisistka pierwszej grupy zagra z drugą tenisistką drugiej grupy, a druga tenisistka pierwszej grupy ze zwyciężczynią drugiej grupy. W związku z tym do ewentualnego starcia pierwszej i drugiej tenisistki rankingów ta może dojść w półfinale. W piątek 8 listopada lub w finale turnieju, który odbędzie się dzień później. Pierwsza runda spotkań grupowych odbędzie się w sobotę i w niedzielę 2 i 3 listopada. Sobota, niedziela.